Panie i Panowie, w imieniu społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Bielsku Dużym mamy zaszczyt powitać Państwa na koncercie Świąteczne Muzykowanie. To już prawie rok minął od naszego debiutu na tej scenie, a my nadal piękni i młodzi. I skromni. I gotowi, by rozpocząć nasz dzisiejszy koncert. Jak wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje, bywa lekiem na całe zło i jest świetną okazją do wspólnego spędzania czasu. Tym milej, jeśli okazją są tak wspaniałe święta, jak Boże Narodzenie. Mamy nadzieję, że nie tylko spędzimy dziś wspólnie czas w miłej atmosferze, ale także wspólnie pośpiewamy. A jak święta, jak zima, jak śpiew, to najlepiej w górach z prawdziwymi góralami. Za chwilę usłyszymy uczennicę klasy 3B, której imię jest popularne pośród podhalańskich dziewcząt. Hania nie tylko ma góralskie imię, ale i temperament oraz energię. I głos, jak jej pozazdrościłyby jej niejedna mieszkanka Podkarpacia. Przed Państwem Hania Tomasiak i jej pastorałka od serca do ucha. Straciłby głowę dla tak pięknie śpiewającej Haneczki. A i górale potrafią pięknie zanucić, zupełnie jak sprawdzony duet naszych kolejnych wykonawców. Arek Florczyk i Paweł Żółcik z klasy 4A odświeżą świetnie wszystkim znany utwór Oj maluśki, maluśki. A że sceny muzyczne lubią się czasem pomieszać, chłopcy zaprezentują ją w troszkę innym, bujającym wydaniu. Maluśki, kiedy rękawiska
kochany, nie wyganią ciebie. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Tam ci zawsze służyły, służyły prześliczne anioły. Zasilać, zasilać. Musisz samym głodem. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Hej, co się więc takiego, takiego tobie, panie, stało, że się na kiepski świat przychodzić zachciało. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu. Oj, jakbym mógł, to prosto po koncercie. Ruszyłbym prosto w Tatry. Kto wie, zagadaj z rodzicami. Może spakujecie szybko narty, czapki, kurtki i odpalicie wóz. A tak a propos wozu. Myślę, że nasz szkolny chór ma w tym temacie coś do powiedzenia. I jak zwykle czuwasz. Faktycznie, teraz czas na świąteczny utwór zespołu Enej, Skrzypi wóz, w wykonaniu naszych koleżanek i kolegów pod kierunkiem pani Hanny Jasińskiej. Thank you.
Jakbym nosił góralskie kierpce, to bym chyba i pogubił przy tej porcji energii. Nasi kolejni śpiewacy też czasem biegają tak szybko po szkolnych korytarzach, że mało nie pogubią kapci. Debiutujący na scenie dwaj koledzy ze szkolnego korytarza, Mateusz Czerwiński z klasy 2B i Igor Ostrowski z klasy 3B w piosence Pastuszek Bosy. Brawo, chłopaki! Jestem pewna, że za takie wykonanie Mikołaj obdarowałby was sowicie. Że jak? Że tak dużo prezentów by im dał. Ale to trzeba być grzecznym i zasłużyć. Więc aż się boję zapytać, czy ty coś dostałeś w tym roku. Pchi, no pewnie, że dostałem. A może zamiast mnie tu przepytywać, to byście się zastanowiły, czy Mikołaj to dostaje jakieś prezenty. W końcu jest taki dobry dla wszystkich. A co dla niego? No właśnie, nad tym samym zastanawiają się dwie dziewczynki z naszej szkoły. Tosia i Maja podobnie. I jak całkiem niedawno ich mamy, pilnie uczą się w naszej belskiej podstawówce. Te dwie urocze młode damy zaśpiewają nam dziś dziecięcy przebój Majki Jeżowskiej, Kochany Panie Mikołaju. Antosia Rupiewicz z klasy 2A i Maja Kołec z klasy 1A. Wielkie brawa. Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju.
też o Panu nie zapomnij, że Panu smutno będzie potem. Dzieci są Panu też przezdęcie, serca szczero złote. Takie serduszka pięknie grzeją w długich podróżach wśród zamięci. Dzieci są Pana Mikołajem, a Pan jest Mikołajem dzieci. Skakania. Naprawdę, z Mikołajem nawet zima może być majem. Już nie szalej z tą pogodą. W dzisiejszych zmianach klimatycznych i bez Mikołaja może być maj w grudniu. A wy znów swoje, chociaż przyznaję, mnie też marzą się białe święta, żeby tak padało, puszyło, zabieliło. To masz podobnie jak Michał Wink z klasy 6 A, który zaśpiewa za chwilę świetnie nam znany przebój świąteczny Let It Snow. Zimowych piosenek nie brakuje ani w języku angielskim, ani polskim. A jak ten biały puch sypie za oknem, a w kominku płonie ogień, nie ma nic przyjemniejszego niż rodzinne muzykowanie. A skoro już o tym mowa, nasze kolejne artystki to siostry cioteczne, które bardzo lubią sobie razem pośpiewać od czasu do czasu. Jedna z nich to Weronika Lipińska z klasy 4B, a towarzyszyć jej będzie absolwentka naszej szkoły, studentka pedagogiki, świetnie zapowiadająca się młoda wokalistka Olga Lipińska. Dziewczyny zaśpiewają świąteczny przebój Zaśnieżone miasta.
świat, któremu brany tchu, spokój się zakradł. Otulony puchem świat przy drodze czas widział, jak znajomy ktoś wiózł choinkę pod swój dom. Wiózł choinkę pod swój dom. Nic się już nie spieszy, wielkiem słowa zbędne są, tak dobrze nam razem i wesoły świąt. Zaśnieżone miasta, rozpędzone sny, świat, któremu pragnie tchu, spokój się zakradł. Otulony puchem świat przy drodze czas widział, jak znajomy ktoś już swoim coś na oknach, gwiazdka spina się na niebo. Jak dobrze znów się spotkać, jak dobrze życie ma. Całe dłużej tak i znowu na chwilę zatrzymał się świat. Zaśnieżone miasta, świat, któremu braknie tchu, spokój się zakrada znów. Otulony puchem świat przy drodze czas widział, jak znajomy ktoś wiózł choinkę pod swój dom. Wiózł choinkę pod swój dom. Zaśnieżone miasta, rozpędzone sny, świat, któremu braknie tchu, spokój się zakrada znów. Otulony puchem świat przy drodze czas widział, jak znajomy ktoś wiózł choinkę pod swój dom. Dziękujemy. A jak już tak napada, naproszę, zawieje, ale jeszcze nie zamiecie, to wiecie, co najlepiej zrobić? No, wiecie czy nie wiecie? Bałwana ulepić? A czy ja wyglądam na Annę z Krainy Lądu, żeby pytać, ulepimy dziś bałwana? Kulik, dziewczęta, kulik, najlepsza zimowa zabawa na świecie. Oj tak, a jak kulik, to czas na hit zespołu Skaldowie, z kopyta kulik rwie, w wykonaniu naszego szkolnego chóru. Oh,
Powiem wam, że bardzo lubię ten czas, kiedy z radia i telewizji zalewa nas fala świątecznych piosenek. I tych polskich, i tych angielskich. I wszyscy nucą Snow is Falling. No proszę, z takim talentem muzycznym powinnaś dołączyć do kolejnych naszych młodych artystów. Szczególnie, że utwór, który przed chwilą przywołałaś, to kolejny punkt naszego programu. Dajcie spokój, ten duet zdecydowanie nie potrzebuje mojego wsparcia. Skoro tak twierdzisz, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na scenę Martę Feliksiak z klasy 4B i Gabrielę Jędzierską z klasy 4C z hitem Merry Christmas Everyone. Nogi same rwą się do tańca. I prawidłowo, w końcu przed nami karnawał i całe mnóstwo potańcówek, dyskotek i prywatek. To świetna okazja, by miło spędzić czas i poznać kogoś nowego. A wam jedno w głowie. I pewnie najlepiej spotkać tego kogoś pod jemiołą i... No już, już. A z drugiej strony, co w tym złego? Zamiast się tak oburzać, posłuchaj naszych kolejnych artystek. Angelikę i Wiktorię Górzyńskie mieliśmy okazję usłyszeć już rok temu, ale dla Zuzanny Lasoty z klasy 4C jest to debiut. Dziewczyny zaśpiewają Rocking Around the Christmas Tree, kojarzącym się z wielu z nas z hitem kinowym świątecznym Kevin Sam w domu. When you hear voices singing,
rok lubię takie klimaty, stare przeboje, nastrojowe światło, tańce, nie trudno się zakochać. No nie trudno, ale trudno potem się rozstać i wyjść z takiego świątecznego przyjęcia. Ja to już gdzieś chyba słyszałem i to chyba nawet wiem od kogo. W zeszłym roku wyśpiewa do słuchawki, że jest zakochany, a w tym roku nie chce wypuścić koleżanki z imprezy. Co z niego wyrośnie? Jak zwykle wszystko przekręcisz. On się po prostu martwił, żeby jej zimno na dworze nie było. Ja tam... A ty tu się zaraz doszukujesz nie wiadomo czego. Ja tam swoje wiem. Czyżby ten on to Michał? Bingo! Przed państwem ponownie Michał Wink z klasy 6A i Wlada Kryśmaryk z klasy 5B w romantyczno-świąteczno-zimowym duecie z piosenką Baby It's Cold Outside. Nie walentynki, ale zapachniało miłością. Nie potrzeba nam tu żadnych walentynek. Miłość można spotkać wszędzie i bez żadnej okazji. Co więcej, to właśnie miłość w najczystszej postaci odradza się co roku w tę magiczną wigilijną noc. A jakbyście chciały dowiedzieć się więcej, to posłuchajcie szkolnego chóru, który wykona przebój Eleni Maleńka Miłość. Zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
się zrobiło nastrojowo, ciepło, rodzinnie. Oj tak, bo to właśnie raz do roku jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Nie no, ty znowu swoje z tymi anomaliami pogodowymi. Dajże spokój. To nie żadne anomalie, tylko nasz kolejny utwór, tym razem instrumentalny. Nasza koleżanka z klasy, Sandra Mariańska, zagra dla nas na klarnecie. Myślę, że każdy odgadnie, jaka to melodia. Brawa dla Sandry. Faktycznie, tak jakoś ciepło na serce się robi. Niech wam będzie. Przecież Boże Narodzenie to właśnie taki magicznie ciepły czas, kiedy każdy z nas może zatrzymać się na chwilę i spędzić czas z najbliższymi. Jest miło, spokojnie, ustają wszelkie kłótnie. No chyba, że masz w domu dwie siostry i wspólną łazienkę. Bez przesady, nie ty jedna masz dwie siostry. Zresztą ile to sukienek do pożyczania? No wiem, wiem, siła sióstr to potęga. Myślę, że Natarka Mirkowska z klasy 5A się ze mną zgodzi. Ona i jej dwie przeurocze młodsze siostry, Nikola i Roxana, zaśpiewają dla nas po hiszpańsku, życząc nam wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
kolędowanie, niezależnie od języka, w którym się śpiewa, ma swój niepowtarzalny urok. Trudno się z tobą nie zgodzić. Zresztą ja osobiście bardzo lubię hiszpański, nawet znam kilka słówek. Brawo ty! A wiesz, że patron naszej szkoły też władał kilkoma językami. O ile dobrze pamiętam, to 7, w tym również hiszpańskim. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak brać z niego przykład i brać się do nauki. Za chwilę będziesz miała ku temu świetną okazję. Kolejny utwór na dziś to piosenka Glorie Stefan, Mas a ja, którą piosenkarka wykonała dla Jana Pawła II. A zaczyna się tak, kiedy dajesz nie czekając zamian nic, kiedy pragniesz prawdy, kiedy ofiarowujesz przebaczenie, jest pokój w twoim sercu. Przed państwem Izabela Emocka z klasy 7B oraz pani Ilona Szymańska. Czyżby to już koniec? Ależ skąd? Tylko troszeczkę zmienimy klimat i zwolnimy. Boże Narodzenie jest inspiracją dla wielu artystów. Powstają liczne utwory muzyczne, sztuki, filmy, spektakle.
Trzy uczennice klasy 7B, Weronika Sołtysiak, Kinga Ostrowska i Natalia Mulak, zaśpiewają nam znaną zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej pieśń Mario, czy już wiesz? Dziewczyny, scena należy do was. Prosimy o brawa. Wersję językową tej piosenki znamy najbardziej z wykonania chrześcijańskiego zespołu Trzecia Godzina Dnia. Ten sam zespół wykonuje inny, równie piękny utwór, który za chwilę wykona dla nas absolwentka naszej szkoły, wychowanka naszej pani dyrektor, bizneswoman i mama z muzykującą duszą. A prywatnie moja prawie sąsiadka. Przed państwem Marzena Szymaniak w utworze Kolęda Maryi. Dobry wieczór. To ja tak, jako że jest sporo twarzy, które znam, ale też takie, których nie znam, to tak chciałam dzisiaj kilka słów. Wolę śpiewać niż mówić, ale spróbuję. Słuchajcie, właśnie przed chwilą uświadomiłam sobie, że ta scena i to miejsce, to jest miejsce, w którym po raz pierwszy śpiewałam dawno, dawno temu, w drugiej klasie. Słucham? O smoku, tak. O smoku. Druga albo trzecia klasa, tego nie pamiętam. Razem z panią Małgosią Więckowską wystawialiśmy takie przedstawienie i ja tam śpiewałam i było pięknie. A ciekawe jest to, że ja do dzisiaj pamiętam całą treść przedstawienia i tekst piosenki, którą śpiewałam,
A to oznacza, że takie występy jak dziś są bardzo ważne. Dlatego ja tak bardzo się cieszę, widząc was tutaj, muzykujących, i bardzo was wspieram i trzymam kciuki. I śpiewajcie jak najwięcej, jak najczęściej, bo to ważne. A moja przygoda z muzyką nie zakończyła się na tym przedstawieniu. Przez wiele lat śpiewałam w różnych konkursach, festiwalach, koncertach. Wiele zajęć muzycznych, dużo pracy, dużo poświęcenia. Wspaniały czas, wspaniały okres, naprawdę cudowny. Oczywiście to wszystko nie odbyłoby się, gdyby nie moi rodzice. Ja mam to szczęście, że mam cudownych rodziców. I oni umożliwili mi tą wspaniałą, pewnie jedną z najpiękniejszych podróży w moim życiu, czyli podróż muzyczną, i bardzo wam za to dziękuję. A wszystkich państwa zachęcam do tego, żeby wspierać dzieci w ich pasjach, żeby je wyszukiwać i pielęgnować, bo to ważne. I na koniec dziękuję bardzo organizatorom, pani Małgosi, pani dyrektor, pani Hani, Ilonce. Bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, to wszystko się nie wzięło tak po prostu, samo tutaj nie przyszło, samo się nie zaśpiewało. To jest dużo ciężkiej pracy, a jako, że przyjaźnię się z Ilonką od lat, to wiem też, że jej praca nie kończy się, jej praca, jej rola nauczyciela nie kończy się też zamknięciem drzwi w szkole. Tylko to jest po prostu pasja. Także bardzo dziękuję. A państwa zapraszam już teraz na wysłuchanie kolędy Marii Pięknej. Ciemna nocy, niepojęta, drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczone. Świętego Bożego Narodzenia.
radzenia, to również czas refleksji. To czas, kiedy szczególnie ciepło wspominamy tych, których zabrakło przy wigilijnym stole. I czasem łezka się kręci wokół, a głos załamie delikatnie, wraz z łamiącym się kruchym opłatkiem. A propos przyjaciół i osób związanych z naszą szkołą i w dodatku muzykujących, tak coś mi się obiło o uszy, że lista śpiewających gości nie jest jeszcze zamknięta. Masz rację, ten pan gra na akordeonie i keyboardzie i jeszcze śpiewa, to wiedziałam. Ale że żona tego pana równie pięknie śpiewa, prowadzi nawet scholę dziecięcą w swoim kościele parafialnym, tego już nie wiedziałam. Dość tego gadania. Publiczność nie może się już doczekać. Nie trzymajmy więc już nikogo w niepewności. Państwo Adam i Iwona Kępka w utworze Mario, czy już wiesz? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy najświeższą widzę twarz, Mario. Dar. Chromemu krok, głuchemu dźwięk przynosi Chrystus Pan. Rządzić będzie światem. Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma. Co za wspaniały występ. I to by było już chyba na tyle. Nic podobnego, moja droga. Skoro święta, to tradycje. A skoro te tradycje, to przecież bez niego nie może się obyć już żadna muzyczna impreza w naszej szkole. Zaczynam się zastanawiać, czy ten nasz ostatni gość nie chodził przypadkiem do naszej szkoły? Ja myślę, że on sam już zaczyna się mylić, którą podstawówkę kończył. Finalista programu X Factor, muzyk z powołania, a od niedawna również strażak, Paweł Biba-Binkiewicz w świątecznym wydaniu zaśpiewa dla Państwa
a zresztą niech on sam nam to powie. Proszę Państwa, ponieważ nasz artysta musi chwilkę podłączyć swój sprzęt, ja mam nadzieję, że mimo wszystko się Państwo i tak nie nudzicie z nami i mam nadzieję, że te wykonane już przez nas utwory dały Państwu jeszcze trochę tego świątecznego nastroju. Myślę, pewnie to nie teatr wielki, ale naprawdę dużo serca w to włożyliśmy i przykładaliśmy się i małe, i mniejsze, i większe dzieci. I myślę, że każdy występujący tutaj na tej scenie dał z siebie takie uczucie świąteczne, najlepsze jakie ma w sobie. I powiem tak, ja też już przez kilkanaście lat pracuję w belskiej szkole i naprawdę z radością patrzę na te osoby, które tu wracają na tę scenę. Więc domyślam się, jak pani Marzena musi tu się czuć. Jest już, mówię, moja uczennica Ola, moja uczennica Olga. No po prostu to są naprawdę niesamowicie wzruszające chwile. A jak nasz Paweł Biba, kolega, przyjeżdża, to też dla nas jest radość wielka, bo on wprowadza jeszcze inny nastrój i lubimy go po prostu. I rzeczywiście nie wiem, czy on nie chodził do belskiej podstawówki. Właśnie chciałem tak to powiedzieć, że tak patrząc co roku, w ogóle dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. O proszę, jest o rok starszy, no! Ale cały i zdrowy, dziękuję Pani Dyrektor w ogóle. Ja tak tutaj próbowałem zmobilizować ich, żeby jakiś kawał opowiedzieli, ale nie chcieli. Pani Dyrektor tutaj cudownie weszła i powiedziała, ja powiem może krótko i zacznę grać. Ja to przede wszystkim się cieszę, że ja mogę tutaj do Was przyjeżdżać, bo naprawdę sporo jeżdżę po Polsce i dużo jeżdżę po szkołach. I tak naprawdę, tak jak u Was w Belsku, no nie będę tutaj tak kadził, że tak powiem, no że tak śpiewają ładnie i w ogóle, bo śpiewają wszędzie ładnie, ale podoba mi się jedno, że Wy tu śpiewacie wszyscy razem. Uczeń, nauczyciel. Mąż z żoną, tak? Przed chwilą. Pan z szelkami. Ja znam pana z szelkami. Znam go w ogóle. Tak. No i przede wszystkim gorące brawa dla sióstr, bo siostry dzisiaj pozamiatały. No naprawdę. I to jest piękne, proszę państwa, że to jest tak naprawdę magia świąt. Ja nawet w Nowy Rok oglądałem taki film, gdzieś tam potem, wiadomo, po tym Sylwestrze, i tam było, że ten duch świąt gdzieś umiera. No to ja czuję, że w Belsku to nie umrze nigdy i cieszę się, że wygracie. Jak tylko zawsze będziecie do mnie pisać, żeby przyjechał, to ja przyjadę. I kasy nie biorę! Nie no, słuchajcie, ja to jestem jak ten Robin Hood. Tam, gdzie mogę, to biorę, ale tam, gdzie trzeba, to trzeba z sercem pomagać sobie wzajemnie. A jak jeszcze przyjeżdżam i widzę, że oni tak na mnie patrzą, cieszą się, że przyjeżdżam, no to co tu nie przyjeżdżać, nie? Dzięki, że jesteście. Dziękuję, naprawdę. Dobra, to co nie było w planie, to cała mowa, ja już zaczynam śpiewać. Pobawimy się trochę? One mi tu w ogóle powiedziały, że jak... Cicho. Że tak, klasa 7 B, 4 B, 6 A i 5 B na scenę proszona, raz, dwa, trzy jest. No co, nie? Patrzcie, tak, no brawo dziewczyny, chodźcie! Będziemy tańczyć! Jeszcze nie odkryte, choć już pomału szlifowane. Mm-hmm.
może się okaże wszystko. Chodź kochana do nas, chodź, chodź, chodź! Clubs in the best place to find love, so far is where I go. Me and my friends at the table do a shot, drinking fast and we talk slow. Come on and start a conversation with Justine, trust me, I'll give it a chance. Take my hand, stop, better man in the jukebox, and we start to dance. Dziewczyny, pomożecie mi? To będzie proste, umiecie na bank, uważajcie. Ua, 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 ua. Ua, 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 ua. Brawo wszyscy! Ua, 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 ua. Ua, 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 ua. Driver, make it ready to play. Watch the ooh-ah, 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 ooh-ah. I'm in love with your body. Ooh-ah, 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 ooh-ah. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Until my heart is falling too. I'm in love with your body. Ooh-ah, ooh-ah. Dzięki. Brawo, Hania, brawo, bo ty tutaj góralsko ładnie dała. Gorące brawa! Uczniowie szkoły podstawowej numer... Właśnie jaki macie numer w Belsku? Nie macie numeru? Numer jeden, jak to? JP2! Jana Pawła II. O rany boskie. Ja się przyznam, słuchajcie, że mam na imię Paweł, bo ja właśnie w 83 był papież przecież w Polsce. Ja się urodziłem 1 lipca, a ostatnio jadąc samochodem słuchałem takie przemówienie z Poznania w ogóle. 20 czerwca był papież wtedy w Poznaniu i teraz już wiem, dlaczego mnie tata nazwał Paweł. Ha! Chyba oglądał. Cieszę, naprawdę. I to jest właśnie chyba tak naprawdę, proszę Państwa, nagroda dla mnie za to, że jest takim uporem maniakalnym to robię. I obiecuję Wam, że ja nigdy nie przestanę grać, nie. Mogą mnie zakopać, powiesić na drzewie, ja dalej będę grać. Wywieźć na pustynię, ja dalej będę grać. I zawsze każdemu z Was życzę z całego serca, żebyście znaleźli coś, co kochacie i róbcie to każdego dnia. Każdego dnia. Wierzcie w to, że możecie. Beginning.
the star. Let's go. She's up all night in the sun. She's up all night in the sun. She's up all night in the sun. She's up all night in the dark. We're up all night in the sun. We're up all night in the sun. We're up all night in the sun. We're up all night in the dark. 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 Get lucky, get lucky. She's up all night for good fun. She's up all night to get some. We're up all night to get lucky. Miała być świąteczna, tak? Jeszcze? Czy już nie? Czy co? Nie wiem. O świętach trochę, nie? Słuchajcie, ja się jestem taki, że tak powiem, z tymi świętami to przygotowany inaczej, bo bardziej chodzę i odwiedzam się, że tak powiem, święta. Ale skoro tu jest taki belsk, jest duży, to zróbmy to wszyscy razem. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, bo się wam chodzi. Czym prędzej się wybierajcie, bo pewnej jest moc. Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim! Bądźcie zdrowi! I ani jednego dnia proszę nie przestawać wierzyć w Boga, dobra? Dziękuję. Boże Narodzenie to czas pojednania. Czas, kiedy chcemy być razem. Kiedy niezależnie od targających nami złych emocji, sporów i waśni, zatrzymujemy się na chwilę i skupiamy na tym, co dla nas najważniejsze. Najpiękniejsze i najbardziej znane kolędy doczekały się tłumaczeń na wiele języków obcych. Ta, którą za chwilę usłyszymy, ma austriackie korzenie, ale została przetłumaczona na ponad 300 języków. Wykonanie tej kolędy będzie niezwykłe. Zapraszamy na scenę Agatkę Sibilską z klasy 5A, z mamą panią Barbarą Sibilską, Gabrysia Neska z klasy 4A, z mamą panią Annę Neska, Wiktorem i Aleksandrem Żółcik, z panem tatą Waldemarem Żółcikiem, Wladem Kryszmariuk oraz jej siostrę Irinę i panią Hannę Jasińską. Thank you.
Ja powiem, że to będzie Cicha noc oczywiście i ostatnią zwrotkę bardzo prosimy, żebyśmy zaśpiewali wszyscy po polsku, po prostu. Jak skończy się wersja niemiecka, poprosimy Państwa o dołączenie wszyscy po polsku. Bye.
ale się nas dużo zrobiło na tej naszej scenie. A za chwilę będzie nas jeszcze więcej. Zapraszamy do nas wszystkich artystów, którzy muzykowali dziś z nami tak pięknie. Wykonają dla nas finałowy utwór zespołu Desu, Kto wie. Wielkie brawa dla wszystkich wykonawców. Jeszcze raz o gorące brawa dla wszystkich artystów.
Sara. Czas w tak miłej atmosferze płynie zaskakująco szybko. Mamy nadzieję, że Państwu było równie miło jak nam spotkać się to dziś i pomuzykować. Ale skoro miało być wspólne muzykowanie, to zapraszamy teraz wszystkich obecnych na tej sali, aby z nami pokolędowali. A Janek już tradycyjnie nie czuje, kiedy rymuje. A ja. Na tej scenie bardzo wiele ciepłych słów. Myślę, że ta atmosfera świąteczna jest nie tylko wokół nas, ale jeszcze i tkwi w nas. Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie. Myślę, że było warto, chociażby, żeby podziwiać tu nasze pociechy, naszych uczniów. Oni mieli też okazję zaprezentować swoje talenty. Cieszę się, że włączyli się w tą uroczystość i rodzice, i nauczyciele. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że nie byłoby tej uroczystości dziś, gdyby nie inicjatywa pewnych osób. I ja tu w tym momencie chciałam bardzo gorąco podziękować pani dyrektor Hannie Jasińskiej, pani Ilonie Szymańskiej. Bo to z ich inicjatywy to świąteczne muzykowanie. Bardzo gorąco dziękuję za pracę, za ogrom pracy włożony,
za godziny poświęcone tu wraz z dziećmi na przygotowanie tej uroczystości. Serdecznie dziękuję wam, kochani, bo myślę, ja tu słyszałam, co pan wójt mówił. Szóstka z plusem. Ja poproszę z muzyki, pani dyrektor, szóstkę z plusem. Nie wiem, czy tak można, no ale skoro wójt mówi, że tak ma być, no to nie ma wyjścia, tak ma być. Super, słuchajcie, wszyscy bez wyjątku pokazaliście, że stać was na wiele, pokazaliście swoje talenty przeróżne. I granie, i śpiewanie, i taniec niektórzy tu, nawet nie uczniowie nasi. Bardzo miło nam było. Proszę państwa, przygotowanie takiej uroczystości to nie wystarczy dwie osoby. Ja nie będę już z nazwiska dziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili, ale chciałam gorąco podziękować swoim nauczycielom, którzy gdzieś tam, może gdzieś za kulisami, gdzieś w korytarzu, gdzieś robią dobrą robotę i robili do tej pory. Dziękuję bardzo za to, że pomogli przygotować wystrój dzisiejszej sali. Bardzo gorąco nauczycielom dziękuję. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili. To jeszcze nie wszystko moich podziękowań. Ja myślę, że będą jeszcze tu koleżanki dziękować, ale ja osobiście chciałam podziękować takiemu wyjątkowemu rodzicowi, który nas już drugi rok wspiera. Bo kiedy pan Adam nas opuścił i niestety nie mieliśmy muzyka w szkole takiego, który by się zajął profesjonalnie przygotowaniem tego nagłośnienia i w ogóle, to tak się zastanawialiśmy, jak my sobie damy radę, ale przypomnieliśmy sobie przecież, że my mamy Arka. Arku, nie wiem, gdzie ty jesteś. Nie ma go dzisiaj. Nie ma go dzisiaj, ale poproszę dla niego pan Arek Florczyk. Gorące brawa, gorące brawa. Jest naszym rodzicem. Mały Florek jest. To małemu Florkowi przekazujemy na ręce syna dla taty. Również panu Pawłowi również gorące podziękowania za to, że chce z nami być. Ja już tam, jak słyszałam, jak rozmawia z naszymi uczennicami, tymi starszymi, to się zapytałam, czy nie chcą przypadkiem nowego nauczyciela, żebyśmy zatrudnili w Belsku. No, chcecie? No właśnie. Dobrze, pomyślimy. Ale nie zamiast starych, o, to nam bardzo miło. Brawo dla starych nauczycieli. Super. Michał, dziękujemy ci bardzo. Miło nam niezmiernie. Czyli wszyscy jesteśmy potrzebni. Bardzo serdecznie jeszcze raz państwu dziękuję za taką miłą atmosferę, którą no właściwie dzieciaki nam tutaj sprawiły, ale za to, za państwa tą atmosferę, za to, że wytrzymaliście z nami te dwie godziny. Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców, która nas wspierała w przygotowaniu tej uroczystości, która nam pomogła zorganizować poczęstunek. Myślę, że coś tam jeszcze na stołach zostało, dlatego po już tej oficjalnej części prosimy państwa, mamy salę do dyspozycji, nie powiedzieli, kiedy mamy opuścić, więc korzystajmy, strażacy na sali są, także myślę, że będziemy tu pod czujnym okiem. Serdecznie dziękujemy zarządowi, właściwie wszystkim strażakom za udostępnienie tej sali dla społeczeństwa, dla nas tutaj, że mogliśmy tu wystąpić na tej scenie przed państwem. I zapomniałam, że jeszcze chciałam państwu powiedzieć, że to nie koniec tej imprezy. Proszę się częstować. Jest kawa, jest herbata, są napoje. Dziękujemy rodzicom, którzy nas tu wsparli różnym w dostarczeniu tych napojów. Także myślę, że jeszcze ta atmosfera świąteczna będzie trwała. Będzie okazja do jakichś spotkań, rozmów towarzyskich, bo my wiemy, że coraz mniej czasu mamy na takie spotkania. Dlatego zapraszam państwa jeszcze o pozostanie po uroczystości i jeszcze kto może, żeby troszeczkę z nami tu jeszcze pobył. I oddaję głos jeszcze paniom, które przygotowały uroczystość. Proszę państwa, no do tych podziękowań my byśmy chciały z koleżanką tutaj moją młodszą Iloną dołączyć swoje dla wszystkich, naprawdę wszystkich, którzy nam pomogli.
począwszy od pisania zaproszeń, przygotowania ogłoszeń, stołów, poczęstunku, dekoracji. Naprawdę, nasze koleżanki i koledzy, zawsze można na was liczyć. Bardzo wam dziękujemy, bo no, dwie to naprawdę zdecydowanie za mało. Więc jeżeli piszemy, że społeczność belska, to znaczy, że to jest społeczność. To są dzieci, rodzice i nauczyciele. I tak to było tym razem. I też bardzo dziękujemy rodzicom za cierpliwość, bo niestety dwa dni mieliśmy próby wtedy, kiedy były dni wolne i państwo dowieźliście nam dzieci, nikt nie marudził, przywoził. Naprawdę, to jest cenne dla nas też, że i dla państwa nie był to stracony czas, dla dzieci też nie. Dzieciom najgoręcej jak tylko można, bo wiele tutaj było uwag, trosk, niepokoju, tremy i różnych rzeczy, ale naprawdę daliście radę, super. I ja jestem z was dumna i pani Szymańska na pewno też. Po prostu jestem z was dumna. I te szóstki, o które tu pan wójt prosił, jak wiecie, z plusem nie bardzo mogę, bo też to wiecie, ale nie szczędzę wam tych szóstek, jak zasługujecie i wiecie, że będą te szóstki, a może już nawet są w większości. A już są, no właśnie. I proszę państwa, jeszcze tak, naszym gościom dzisiejszym serdeczne podziękowania dla pani Marzeny Szymaniak, bo ona nas też zawsze wspiera, coś tam pomoże, coś jakąś dziwny zamęt w szkole pomoże nam uczynić, jak to było też w zeszłym roku, nie publicznie, ale była z nami przy jakimś tam teledysku i czymś tam wybieraliśmy, prawda? Więc pani Marzena jest z nami, duchem, ciałem dzisiaj. Dziękujemy, zapraszamy, przygotowaliśmy takie skromniutkie upominki, właściwie nie tak, pamiątkę, że i podziękowanie, że dzisiaj tutaj wspólnie jesteśmy. Ola Sybilska też zawsze chętnie jest z nami, była długo, na chwilę odeszła i z powrotem jest i mam nadzieję, że też będzie bywać. Dziękujemy ci, Ola, za twój dzisiejszy piękny występ. Olga Lipińska, poproszę. Też zawsze można na nią liczyć i z przyjemnością posłuchać jej pięknego głosu. Buziaka. Oczywiście zawsze mogliśmy i jak widać możemy liczyć na pana Adama Kępkę. Dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością i również jego żona. Bardzo prosimy pani Iwono, bo również chcielibyśmy tutaj podziękować państwu za to, że dzisiaj znaleźliście czas i byliście z nami. Nie. I tak jak już tutaj pani dyrektor mówiła, naprawdę pomoc pana Arka Florczyka jest nieoceniona. To, że dzisiaj go nie ma z nami w tej chwili, ale on tu spędził wczoraj pół dnia, dzisiaj naprawdę dużo czasu. Te światła, te efekty, które możemy i to, że nam nie trzeszczy nic, to jest między innymi jego zasługa. Więc takie jakby zaoczne jeszcze raz podziękowania dla pana Florczyka przekażemy. Ale mamy jeszcze dwóch przyjaciół, chyba też już naszej szkoły. Pan Konrad to myślę, że już można powiedzieć, że przyjaciel naszej szkoły. Ukrywa się za stołem takim akustycznym. I wierzcie mi państwo, od niego też dużo zależy. Bo on tam wie, czym pokręcić. O, właśnie złośliwie teraz to robi. Bardzo panom dziękujemy, panu Konradowi i panu Robertowi, który jest po raz pierwszy z nami. Bardzo dziękujemy za pomoc. Proszę państwa, zapraszamy, żebyście państwo jeszcze z nami pobyli. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim państwu i gościom zaproszonym i wszystkim, którzy nas tu dziś zaszczyciliście. Bo naprawdę było nam miło widzieć, że jest pełna sala.
i radośnie nam się tutaj dzisiaj śpiewało. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy do tego słodkiego poczęstunku skromnego. Dziękujemy.